fragment z Ewangelii świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. W Ewangelii spotykamy świętego Piotra, który mówi Jezusowi o swoich obawach i nadziejach. Jak gdyby przypomina Panu, że oni, Jego uczniowie, oto opuścili wszystko, poszli za Nim i że coś im się za to należy. Faktycznie oni opuścili wiele, ale czy było to aż tak bardzo dużo? Czy to było aż tak wielkie bogactwo, które musieli zostawić, a teraz boją się, że mogą wszystko stracić? Czy to było naprawdę tak wielkie posiadanie? Jezus nie polemizuje z Piotrem, ale faktycznie docenia jego i innych uczniów hojność serca, tą gotowość do pójścia za Nim. Więcej, On mówi, że to wszystko im wynagrodzi. Mówi, że otrzymają o wiele więcej niż to, co zostawili, a nawet obiecuje im życie wieczne. My pewnie byśmy czynili odwrotnie. Polemizowalibyśmy, dyskutowalibyśmy z Piotrem. Pan nie. Mówi, że otrzymają jeszcze więcej. Czy porusza nas ta obietnica Jezusa? Dla współczesnego człowieka, konsumenta rzeczy doczesnych, ta obietnica może wydawać się czymś nieżyciowym, właściwie nawet śmiesznym. Niemniej Chrystus mówi o życiu wiecznym i okazuje się tutaj jako wielki realista, bo wie, że to wszystko, co jest na ziemi, co jest materialne, to wszystko człowiek kiedyś zostawi. Nie weźmie tego na drugą stronę swego istnienia. Co z tego, gdyby nawet wypełnili jego trumnę mnóstwem różnych dóbr, z których korzystał tu na ziemi? Kiedy odejdzie z tego świata, nic z tego, co tu było, nie przyda mu się z materialnych rzeczy. Pan chce nam uzmysłowić, kiedy słuchamy Ewangelii, jak ważne jest przylgnięcie do Niego, kształt naszej duszy, jak ważne jest, żebyśmy zobaczyli, że w naszym życiu jest coś więcej niż to, co posiadamy. Maryjo, nasza Matko, pomagaj nam odrywać nasze serca od zapatrzenia tylko w ten świat. Dzisiejszy patron, błogosławiony Stefan Wyszyński, uczy nas dobrze korzystać z tego świata. Kiedy mówi: czas to miłość, choć dla innych czas to pieniądz, okazuje nam, byśmy z Maryją w Bogu najpierw złożyli nasze nadzieje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.